Dzień dobry kochani, witam Was bardzo serdecznie w nowym filmie na kanale i dzisiaj totalny miszmasz. Przeróżne zakupy, trochę dla mnie, trochę dla męża, trochę z Pepką, wszystko tak naprawdę. Dla Ciebie również, oczywiście. Także nie gadam, biorę się za pokazywanie Wam tego, co kupiłam. Zacznę może od sklepu Decathlon. Pokazywałam Wam we vlogu, że odwiedziłam ten sklep, żeby mężowi co nieco do pracy kupić. I słuchajcie, znalazłam fajną sprawę, czyli taki komin. Nie wiem, czy tutaj są ceny, ale mniej więcej je pamiętam, to będę Wam mówiła. Taki polarowy komin. On jest fajny, bo tak dość intensywnie tutaj przylega, więc szyję nam ogrzeje za niecałe 9 zł, więc no pomyślałam, on zawsze ma gołą szyję, tutaj wiecie, te bluzy, to wszystko go strasznie irytuje jak jest, więc stwierdziłam, że może mu się przyda, okazało się, że trafiłam, także bardzo się cieszę, no i bardzo tania sprawa. Dla mojego dziecka kupiłam polarek, taki oto, rozpinany tutaj przy szyi za 25 zł. Kolor, no myślałam o innym, niestety był tylko ten do wyboru i chyba granatowy, więc stwierdziłam, że okej. A zależy mi na takich polarach, ponieważ mamy jeden z Pepko, fajnie się sprawdza na spacery z naszym psem, ponieważ chodzimy tutaj generalnie po polach, a wiadomo, że w polach bardzo wieje, więc jest to naprawdę świetna sprawa. Kolejny polar, również taki rozpinany przy szyi. Tutaj jest taka taśma, bo te polary były tak śmiesznie przewiązane nią. W każdym razie ten polar również nie był drogi, kosztował i teraz no właśnie 25 albo 35 zł, coś takiego, także również do pracy będzie miał. No niestety zimne miesiące przed nami, także tego typu sprawy musi mieć. I ostatnia rzecz z Decathlon to jest taka bluzka, było to na dziale, słuchajcie, w góry, czyli taka chyba termoaktywna, tak sądzę, ale nie jest taka stricte, wiecie, jak ta bielizna termoaktywna, więc tak naprawdę nie wiem, w każdym razie ma grzać, ma odprowadzać nadmiar wilgoci, no i ma być taka, wiecie, też oddychająca, więc mówię, dobra, spróbujemy, nie jest gruba, więc fajnie i również rozpinana przy szyi, więc coś takiego i ona też nie była droga. I właśnie albo tutaj jest 25, albo 35 zł. Któraś z tych rzeczy kosztowała 35, a któraś 25. Niestety za bardzo nie pamiętam, która. I w TK Maxie również zakupy dla Olka. No niestety, wiecie, jak to jest z facetami, niekoniecznie mają czas sami się wybrać, więc no my kobiety musimy czasami nadrobić. I słuchajcie, bluza z Diesla przez głowę. Ona nie jest jakoś szczególnie gruba. Tutaj nawet nie ma w ogóle tego misia takiego, także fajnie, bo no, Olek nie lubi grubych bluz. I moi drodzy, ona jedna jedyna została na wyprzedaży. Kosztowała wcześniej 199, a ja ją dorwałam za 160 zł. Jak na bluzę z Diesla, która normalnie potrafi kosztować około 500 zł, myślę, że jest to naprawdę świetna okazja. Także tutaj TK Maxx przyszedł z pomocą. Następna bluza, w której totalnie się zakochałam, a w zasadzie w jej odcieniu. Zobaczcie, to jest taki bardzo jasny, żółty kolor. Nie znam kompletnie tej marki. Clean Cut Copenhagen. Nie wiem. Troszkę po niemiecku zrobiłam na końcu. Nie wiem, nie mam pojęcia, ale wnioskuję, że jest to fajna firma. Mamy tutaj bawełnę organiczną i moi drodzy, ona kosztowała 99 zł. De facto jej pierwotna cena to 290 zł. Tutaj zawsze na tych metkach takie informacje są, więc no, za 99 zł. Proszę bardzo. I też nie jest gruba, również nie ma tego miśka pod spodem, więc bardzo, bardzo fajnie. I ostatnia rzecz, moi drodzy, to sweterek bawełniany, czyli nie taki za ciepły, w sam raz powiedziałabym. I tak wygląda, jest na guziki, tutaj ma taki kołnierz i no właśnie, mój mąż stwierdził, że on wygląda jak dziadkowy, ale gdy go ubrał, widział, że nie. Tutaj wiecie, fajna koszulka w serek i proszę bardzo, naprawdę ładny kardigan. Mnie się strasznie spodobał. Powiedziałam mu, wezmę, w razie czego oddamy, ale no jest prześliczny. I właśnie mówię, to jest super w nim, że nie jest tak gruby, nie ma dodatku wełny i tak dalej. Faceci nie lubią takich rzeczy, mam wrażenie. Normalnie tutaj kosztował, czyli ta ich cena 255, ja go kupiłam za 134,99, więc też cena naprawdę fajna. A co to za marka? Już Wam to powiem. Lindberg. No, także tak. Nie mam pojęcia również, czymże ta marka jest, ale sweterek fajny. I moi drodzy, Sinsay. Sinsay, dwie rzeczy dla mnie.
I potem może jak skończę, dogram przebitki, będę tutaj je Wam wstawiać, żeby teraz się nie musieć przebierać. Sukienka, słuchajcie, przeceniona z 60 zł na 30, także nie wiem, był taki wieszak z wyprzedażami, troszkę tam sukienek było, niektóre takie miały dziwne kształty, wiecie, więc nie zachęcały, no ale ta stwierdziłam za 30 zł, czemu nie? Zobaczcie, taka oto, troszeczkę jak szwizjerka, coś takiego. W pasie jest taka ala gumka. No i cyk, proszę bardzo. To jest taka midi długość, mam wrażenie. Kieszonki ma, więc czegóż chcieć więcej. Tutaj ten suwak, przypuszczam, że nie trzeba nawet tak do końca, aż pod szyję zapinać. Zobaczymy, zaraz przymierzę. Nawet nie mierzyłam, słuchajcie, byłam z moim dzieckiem, więc stwierdziłam, że no nie mam jak przymierzyć. Tutaj ma też takie ściągacze na rękawach. No za 3 dychy na jesień ja jestem za. I ostatnia rzecz z Sinsay, ale pięknie słońce mnie oświetliło. Golden Hour. Cały dzień padało, słuchajcie, cały dzień, także no, chociaż teraz się na słońce zebrało. Spodnie dresowe, 26 zł. Jak wiecie, ja dorwałam ostatnio tę bluzę, taką też pastelowo-żółtą przez głowę i do nich chciałam spodnie. Chciałam właśnie w różowym albo w tym jasnym, żółtym odcieniu. Niestety już nie było ani na stronie internetowej moich rozmiarów, ani też stacjonarnie, więc wzięłam czarny. No, ostatecznie czarny do wszystkiego pasują, także też przymierzę. Zobaczymy. Kieszonki mają na dole, ściągacze. Tak, ściągacze są. Dresy jak dresy, ale cena jest naprawdę, naprawdę zachęcająca. I przechodzimy sobie do Pepco. To, co widzieliście na miniaturze, to wrzos, który też kupiłam dzisiaj. I moi drodzy, taka piękna osłonka na donicę. Zobaczcie, bardzo mnie urzekła, więc stwierdziłam, biorę. I ona, słuchajcie, kosztuje w Pepco 15 zł. Także jesień w pełni, wrzos musi być. Dorwałam taki różowo-biały, przepiękny. Spryskam go, słuchajcie, lakierem do włosów. Wtedy nie będzie mi tak opadał, gdy wyschnie. Także to jest mój pierwszy łup. Wrzos dorwałam w Dino. Także absolutnie nie w Pepco, ale w Dino mieli przepiękne. Kolejna rzecz, miska. Miska plastikowa, kosztowała 10 zł, ale jest taka, zobaczcie, bezbarwna. Więc nawet, słuchajcie, na grilla postawić w jakąś sałatkę, w niej cokolwiek, to wygląda praktycznie jakby była ze szkła. No ale też na co dzień jakiś przekąsek do mieszania ciasta. Jest fajna, bo jest znacznie mniejsza. Mam taką różową plastikową, przepiękną swoją drogą, też z Pepco, ale ta jest mniejsza, a takie mniejsze też czasami mi są potrzebne. Także to kolejna rzecz. Tutaj, kochani, to po co się naprawdę do Pepco udałam, czyli przeróżne pojemniki, pudełka. Tutaj mam akurat 3. Jedno kosztowało 5 zł, są bez przykrycia i na tym mi bardzo zależało. Musiałam się troszkę odsunąć, bo jednak zobaczcie, świeci słoneczko strasznie. Także będę organizowała jedną z szafek w kuchni, wszystko Wam pokażę, bo planuję nagrać taki odcinek z serii Clean With Me, więc tam je zobaczycie, do czego wykorzystam. W każdym razie jest mnóstwo takich pudełek w różnych rozmiarach, więc jeżeli potrzebujecie, to możecie pędzić. Kolory też są przeróżne, ja zdecydowałam się na taką ciemną szarość. Kolejne dwie rzeczy dla nadusi, czyli leginsy. Leginsy ocieplane. Ostatnio jak byłyśmy na zakupach w Pepco, dorwałam jedną parę, bo akurat był jej rozmiar, właśnie takie zielone. No ale te są znacznie bardziej w moim stylu, czyli zobaczcie, beż, brąz, troszeczkę takiego bordo. Przepiękne jesienne ocieplane leginsy. Kto się tam skrada? Koszt 15 zł. Cieszę się, że zrobili taką dostawę, słuchajcie, bo to jest genialna rzecz. Te również 15, w takim bordowym odcieniu, również ocieplane. One mają po prostu tutaj taki polarek. Nie wiem, czy to widać. Mam nadzieję, że tak. Kto tam się znów skrada? I na dole mają taką aplikację, także tak. I już, moi drodzy, zmierzamy ku końcowi. Folia aluminiowa. W sumie nie miałam nigdy tej z Pepco, ale w sklepie po prostu bym zaraz zapomniała, że mam to wziąć, a tak zauważyłam na półce i mówię, dobra, biorę, bo już mi się kończy folia. I teraz tak, pudełeczka takie mniejsze z tej samej serii, jedna sztuka 3 zł, tak? Także wzięłam 2, proszę bardzo. I tak jak mówię, będę organizować. A ostatnia rzecz, którą tutaj skrywam, to kubek na szczoteczki do zębów. Mam taki, powiedzmy, byle jaki, plastikowy, więc no co prawda on i tak jest schowany do szuflady, ale jednak, wiecie,
dla mojego oka warto, żeby był ładny. Są jeszcze takie właśnie w odcieniu białym, są przepiękne, smukłe, naprawdę bardzo mi się spodobał. 5 zł. Przybliżę, żebyście mogli to lepiej zobaczyć. To całe moje zakupy. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał. Taki, powiem Wam szczerze, że bardzo spontaniczny, ponieważ część tych zakupów mam z wczoraj, część dokupiłam dzisiaj, czyli Pepco. No i tak, mam nadzieję, że takie odcinki również będą przez Was mile odebrane. Koniecznie dajcie znać. Dobrze, ja tymczasem żegnam się z Wami. Mam nadzieję, że miło spędziliście ze mną czas. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. I do zobaczenia w kolejnych filmach.